Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Weź, to jest moja nowa seria, seria z gry Gothic Świat Skazańców, tłumaczone przez Kłasza, ogólnie Bractwo Spolszczenia. Więc tak, jest to modyfikacja rozszerzająca Gothica, nie tak jak w przypadku Kopalnia, która wiadomo jak mi tam szło. Nagrywam programem Bandicam, no i cóż. Powiem wam tak, jeśli dźwięki są za głośne, czy coś ten deseń, ja naprawdę, no, ciszej już się nie da. Ja nie mogę się też ciszej zgłośnić, bo w tym bandikami nie da się tak regulować jak w ekranie, czy coś takiego, więc no, dźwięki jak coś są naprawione do drugiego odcinka. Także jak zaczynamy rozszerzoną przygodę z goticzkiem. A jakie jeszcze rozszerzone przygody nas czekają z goticzkiem? Wiecie, wiecie, nie? To wam powiem. Czekają jeszcze na was. Gothic. Edycja rozszerzona. Gothic. The World of Quest. I jeśli chodzi o rozszerzenia, to raczej na tyle, jeśli chodzi o Gothica 1. Także tak. Cóż. I zaczynajmy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! You're my Stawaj. Best friend. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych.
Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. No, mogli chociaż to już zamienić, skoro dali nowy rozdział. Dobra, cóż. Nazwijmy to... LP.
R1. No, żebym wiedział, który rozdział. R1, a nie E1. Dobra. Także siak, zobaczymy, co tu jest. Jakieś nowe umiejętności są? Nie widzę żadnych nowych umiejętności. Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już dość. W tej historii musi być jednak jakiś lód. I tam coś jeszcze jest. Lutnia. Na dnie już chyba raczej nic nie mam. Wow. Ach, tu powinien być ten mieszek Diego, który jest w Gothiku 2. Ach, kurde, no cieszę się, że znowu nagrywam Gothika i tym Bandicamem nagrywam. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? No i widzimy, są tutaj jacyś ludzie. Oczywiście kwestie, które są nowe. Będę sam, tak powiem, labingował. W tym momencie. Tam jest coś jeszcze. To zawsze było, teraz już nic nie ma. Up. No. To nie mój problem. Załatwiało się inaczej. Hej, ty! Podejdź no tu! To już się więcej nie powtórzy. To nie mój problem. Czego ode mnie chcesz? Nie chciałbym. To ciebie nie dam tutaj rzucili, co? Tak się składa, że możesz od razu na coś się przydać. Zanim ci ty już rzucono, dostaliśmy dość pokazną dostawę z towarami z zewnętrznego świata. Niestety kilka rzeczy wpadło przy okazji do wody, kiedy ty odstawiali. Skocz tam szybko do wody i przynieś je z powrotem. A co mi z tego przyjdzie? Pogadamy o tym, kiedy już się z tym uporasz. Więc może zabrałbyś już swoje dupsko łaskawie do wody? Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. No to w takim razie biorę się do roboty. I pośpiesz się trochę. Ta dostawa powinna być już dawno dotrzeć do starego obozu. Chyba to mam nawet wszystko, nie? Gdzie mam dokładnie szukać? Kpisz sobie teraz? Wbij tam po prostu i poszukaj cały brzeg. No to myślałem, wydaje mi się, że przeszukałem cały brzeg. Zawsze to samo. Ups. Bo pod wodą raczej rzeczy się zbierać nie da. Karol był w Nocy Kruka, jak dobrze pamiętacie. Jeśli pamiętacie oczywiście. O, napój, jeszcze coś. Młotek. Nie. No. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Nie wow. Jestem bogiem. Ufa. Dobra, według mnie to chyba wszystko. Kurde. Carlos. Takie sprawy załatwiało się. Mam już dość tej paplaniny. To się już więcej nie uważać na to, co mówisz. Mam rzeczy, które chciałeś. Doskonale, czyli mogę już wysłać resztę konwojem do obozu. Co z moim wynagrodzeniem? Masz tu bryłkę Rudy. To ci na pewno wystarczy. A teraz zjeżdżaj mi stąd. No, z Carlosa na razie nie pobijemy. Więc. Pogadajmy lepiej. No cóż. Dobra, idziemy. Ruszamy w głąb. Zobaczmy, co ciekawego zaoferują nam twórcy świata skazańców. Od razu powiem, że dołączymy do obozu Bractwa. O, widzę, że Ori już sobie siedzi. Pogadamy. Oczywiście podstawowe dialogi też będę gadał, bo... Znacie mnie. Lubię słuchać dialogów. Mogę cię poukradać? Łapy pre! Teraz dostaniesz. Nie mogę! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Szlak by cię! Nie masz ani krztyny Rudy! Dobra. Nie okradamy już jednego questa, okradamy utracone mienie. Przyjęcie do starego... My oczywiście okradamy wszystkie questy i tak dalej w nowym, starym, w obozie Bractwa, a potem dopiero dołączymy. Choć może... Wiem, że w edycji rozszerzonej będziemy grali to obu bandytów, pokażę. Ale tutaj pokażę oczywiście Bractwo. Można dołączyć do góry, ale ja będę strażnikiem świątynnym. Ori, chcę z tobą pogadać, wiesz? Hej, ty! O kurde. Czym się tutaj zajmujesz?
Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadjaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Ach, i jeszcze coś. Niewykluczone, że znajdziesz też po drodze parę innych rzeczy, tak jak na przykład stare monety. Z tego co wiem, to Diego para się ich zbieraniem. Jeśli nie będziesz wiedział, co z nimi zrobić, to powinieneś się z tym właśnie zwrócić do Diego. Na pewno coś ci za nie odpali. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. No i proszę bardzo. Skoro wybierasz się do starego obozu, mógłbyś wyświadczyć mi pełną przysługę. Chodzi tylko po prostu o to, byś przekazał wiadomość. Jest taki gość w starym obozie, nazywa się Pacho. Jak go kiedy spotkasz, przekaż mu, że jestem następny w kolejce. To po prostu mu to powiedz. Będzie wiedział, o co chodzi. O, proszę bardzo. Warto było porozmawiać? Warto? Trzeba, no. Nawet takie rzeczy są wplecione. Czyli mam już wiadomość dla Pacho. Czekaj, że muszę do niego wrócić, żeby mu powiedzieć, że przekazałem wiadomość. Mam nadzieję, że nie. Fajnie. Już stare monety będziemy mogli wymienić od jego. Zajebiście. Zapiszę sobie, bo nie wiem, jak tu nie z kraszami. Czekaj, że nie czytam w ogóle, co dodaje za bardzo modyfikacja ogólnie. Monety. Stare monety, czy ogólnie monety? Moneta. W Gothiku nie ma starych monet. Są tylko monety, które są w ogóle nieprzydatne. No dobra, zobaczymy. Odcinki raczej pół godziny chociaż, kto wie. Zastanówmy się, zastanowię się. To jest procentowa broń? Zaraz, nie, zresztą nie wiem, kto jest w tej modyfikacji. Przekonamy się ze wszystkim. Nie to. Poczekaj, też. Poczekaj. O chuj. Poczekaj moment, stary. A moment, ino chwila, naprawdę. Kilo? Co? Kilo jest mocniejszy niż ta broń. O cholera. Powiem wam. Tego się teraz nie spodziewałem. Czyli ta broń dostała debuffa, dawaj kilo. Powiem wam, już jest ciężej. Chodźcie, chrząszczyki. Nie zamierzam walczyć z wami kilofem, bo wtedy jest... Mordęga. Chodź tu. Chrząszczu. Stop it. No, chrząszczu. Dobra, więcej dużo rzeczy nie ma. A, jest ryżówka. Czyli widać już troszeczkę zmiany w broniach. Sam start. Zobaczymy, co nas czeka jeszcze bardziej. Cyk.
Ciekawe, ile będzie. Pewnie tam. Zakładam, że 10 monet, jedna bryłka rudy, albo jakiś tam sprzęt cicho, może jakaś broń, jakieś miksturki, Diego mi ją dawał. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Kurde, walka Killoffem, no tego się nie spodziewałem. Nigdy nie walczyłem tylko Killoffem, to jest mój pierwszy raz. A pierwszy raz boli. Dobra, nie jest tak źle. Gorzej może być z goblinem. Dobra, jak już jednego rozwalimy. O kurde. Olera, jasna. Kreto, szczuryska. Dobra. Cholera. O, poziom trudności jest podobny do tego z Nocy Kruka. Tego co pamiętam, co czytałem. No ale zobaczymy. Jak sobie wydaje mi się, tego moda chyba jeszcze nikt nie nagrywa, nie nagrał. Wow, miejsce chrząszcza jest w końcu w tym. W jedzeniu, a nie w innych. Wow. Dobra, panie goblin. Wiem, że z panem może być dręka teraz. Chociaż... Czemu ty nie bijesz, stary? O, lód mają. No to nawet, no nie powiem, niezły lód. Skoro takie rzeczy, czy to nie jest w chemii, albo ktoś nie mógł zrobić mikstury? Czerwia, czemu ty dźwięków nie wydajesz? LOL! Przecież to jest animacja zmachania jedną ręką. Dobra, never mind. Pięknie to wygląda, no pięknie. Czemu wydajesz na górę? Jebku! Lecimy. Ziup. 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 Zajebi się nagrywa tym bandykam. No będę się tym cieszył, bo 60 FPS cały czas stałe przy nagrywaniu. Piękne. I mało zajmuje przede wszystkim. Po 3 giga nagrania to jest nic. Proszę, niech ten miecz będzie lepszy. I nagle... Wypalona pochodnia nie jest wypalona. Czary. Stary miecz. Bierę. Dobra. Wracamy do boju. Sierwojadku. Co? O, dźwięki wydają. Fuck. Mam jakąś inną inteligencję, albo wiadomo, nie grają. Dziab. Kurde, jakieś no... Nie, ja go nie będę za bardzo jadł, bo coś czuję, że... Jakaś miksturka może, czy coś, ten deseń będzie potrzebna. Ach, ten niezapomniany widok. Stary obóz. Zawsze będzie robił wrażenie. Derek 11 raczej nie będę wgrywał, nie chcę. Jak prawdziwy asasyn. Właśnie serwery to będzie wyzwanie. Ale pojedynczo wiem. Pojedynczo. No. Będę miał chyba mniejszy zasięg.
sama kwestia łatwiejsza do wykonywania niż machanie na boki mieczem. Czy tu będzie jakaś znajdźka? Coś do wzięcia. Piekielniki. Psianka. O! I miecz. Udało się. Chyba żaden z nadzorców nie zauważył, że zwiałem. Nareszcie jestem wolnym człowiekiem. Podczas gdy reszta tkaniców musi dalej pracować w kopalniach. Aczkolwiek coś tu się wyprawia. Paru magów przybyło jakiś czas temu do zamku. Zdaje się, że coś planują. Jak na razie muszę najpierw postarać się dostać z tej przeklętej doliny. Inaczej wszystko na próżno. Ciekawe, czy ta osoba się wydostała. Czyli to jest notatka sprzed powstania bariery. Dobra, ale w tym odcinku chrząsz. W tym odcinku raczej to na tyle. Jeśli się wam spodobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, a jeśli wciąż nie jesteście moimi widzami, zostawcie również subskrypcję. Do czynienia w kolejnym odcinku z gry Gothic Świat Skazańców. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bajo.